Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowomanii. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, Monikę Mrozowską, aktorkę, autorkę kilku książek o zdrowym stylu życia. Tutaj jest najnowsza. Będziecie mogli ją wygrać w tym odcinku, ale to na końcu. Najpierw coś ugotujemy i nie będzie to nic słodkiego, bo tutaj książka jest chociaż... W sumie będzie. Dokładnie. To jest, może nie jest to deser, ale no dobra, powiedz, co to będzie. To będzie barszcz z mlekiem kokosowym. No same buraki są słodkie. Mi zdarzało się, jeszcze nie piekłam, ale jadłam ciasto na przykład z dodatkiem takich startych drobno buraczków i było bardzo smaczne, brownie, bardzo, bardzo soczyste. Więc przygotujemy, książka jest o zdrowych słodyczach, ale przygotujemy barszcz z mlekiem kokosowym, ponieważ zbliżają się święta. I na pewno tego gotowania każdy z nas będzie miał dosyć dużo w domu. I żeby nie korzystać z takich szybkich zamienników w postaci jakichś zupek w proszku, to ja mam propozycję, żeby jeżeli planujemy spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, a u mnie co roku takie spotkania się odbywają, może nie konkretnie u mnie w domu, ale jak się spotykamy ze znajomymi, to każdy coś przygotowuje i też nam zależy na tym, każdy pracuje, każdy ma mnóstwo innych obowiązków, żeby te dania były łatwe i szybkie do przygotowania, więc będzie barszcz, który przygotowuje się dosłownie w 15 minut albo nawet krócej, w zależności od tego, jak grubą kostkę pokroimy ziemniaki. Jest na soku z buraków, z mlekiem kokosowym, z kolendrą, z tofu, jest trochę czerwonej fasoli, więc taki miks. Ni to barszcz ukraiński, ni to barszcz wigilijny. Coś trochę innego, ale na pewno smacznego. No ja jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie, także zaczynajmy. Do książki jeszcze później wrócimy. Ja poproszę jakiegoś ziemniaczka do obrania. Proszę Cię bardzo. I ten nożyk. Druki. Także może, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, przed nagraniami, że może babci niekoniecznie można taki barszcz podać, chociaż są na pewno też takie, które byłyby ciekawe takiego smaku. Wiesz co, moja babcia jest taką starszą panią, bo ma już prawie 85 lat za chwilę. I tak naprawdę jakiś podstaw gotowania ja uczyłam się od niej i w tej chwili to jest dla mnie bardzo miłe, bo czegokolwiek ja nie zrobię, a te moje przepisy na pewno są zupełnie inne od tego, co ona gotuje, to ona zawsze z bardzo dużą chęcią przede wszystkim próbuje i bardzo mnie chwali, więc no, jak na taką leciwą panią jest bardzo skora do eksperymentów, więc w sumie na taki obiad z babcią też. Na święta ja jednak jestem tradycjonalistką i lubię takie tradycyjne smaki wyniesione z dzieciństwa, ale żeby go sobie przygotować właśnie z przyjaciółmi na szybko, jeżeli to są niezapowiedziani goście, tylko dzwonią do nas i mówią, że właśnie za chwilę do nas wpadną. To wystarczy wyskoczyć dosłownie do sklepu, który mamy pod nosem, bo w tej chwili właściwie większość z tych wszystkich składników, które tutaj będą, są dostępne. W moim sklepiku osiedlowym wszystkie z tych składników bez problemu mogę kupić. Zdziwiłam się, że miałaś największy problem z sokiem z buraku do tego. Był, przepisu. Ale był schowany. Schowali go, chociaż teraz powinni go wyciągnąć. To trzeba chyba maila do nich napisać, że jeśli chcą go sprzedać, to żeby wyciągnęli. Tak. A jakiej wielkości ta kostka? Bo tak... Taka mała. Chcę, żeby po prostu te ziemniaki się jak najszybciej ugotowały, a za chwilę mniej więcej w taką samą kostkę będziemy kroić tofu. A ogólnie gotujesz coś na święta, czy idziesz na gotowe? Bo ja przyznaję, że raczej to drugie, chociaż w tym roku mam ambitny plan, żeby coś ugotować. Ja przez wiele lat były w ogóle takie wigilie, kiedy ja ambitnie, nawet samodzielnie z moim byłym mężem je przygotowywałam i zapraszaliśmy do siebie całą rodzinę. Jest to faktycznie gigantyczny kawał roboty, żeby coś takiego przygotować. Natomiast w tym roku nie będę przygotowywać wigilii i nie powiem, żebym się z tego nie cieszyła, ale chciałabym chociażby na tę wigilię ze znajomymi na pewno coś przygotuję. I wyjeżdżając do mojej rodziny, też chciałabym przywieźć im coś od siebie. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo ładny zwyczaj, nie wiem, czy coś takiego jest u Ciebie. Ja uwielbiam to, tak jak jest, za każdym razem jestem odrobinę zażenowana w momencie, kiedy od moich znajomych dostaję jakieś prezenty na święta, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma tak dużą rodzinę, że tych prezentów jest po prostu później taka masa, że i tak się w tym ledwo łapiemy. I umówmy się, że wiąże się to też z dosyć dużymi kosztami. Zawsze ten grudzień to jest taki moment, kiedy każdy to dość mocno odczuwa w kieszeni. A uwielbiam prezenty pod tytułem ładnie zapakowane pierniczki, upieczony domowy chleb z jakąś domową konfiturą. Wydaje mi się, że to jest
Przede wszystkim aż myślina cieknie. Że to jest taki wyraz tego, że ktoś naprawdę o nas pomyślał i włożył, w to serce, poświęcił godzinę, półtorej, no z chlebem jest już trochę więcej roboty, ale dla mnie zawsze to jest bardzo wzruszające, że ktoś specjalnie dla mnie coś przygotował i sama też staram się robić takie prezenty. Oczywiście już tym takim trochę starszym znajomym. Wiem, że dzieci nie ucieszą się, jeżeli zobaczą pod choinką zawinięty pięknie bochenek chleba albo pierniczki. Wyobrażam sobie. Tak. Wydaje mi się, że byłaby konsternacja, może nawet łzy, ale przy moich znajomych albo członkach rodziny, nie wiem, jest to taki miły gest. Masz jakieś takie popisowe danie świąteczne swoje? Przez wiele lat to była ryba po grecku bez ryby, ponieważ u nas w domu się nie je ryb. Moje córki nie jedzą ryby, ja też nie jem ryb. W związku z czym była ryba po grecku bez ryby, do której właśnie zamiast tej ryby pojawiały się kawałki podsmażonego tofu albo podsmażonego boczniaka, w zależności od tego, co akurat łatwiej można było dostać. I kilka lat temu jedna z moich koleżanek, również wegetarianka, sprzedała mi prosty patent na drugi taki przepis, który wykonuje się też bardzo szybko. On akurat dobrze, jeżeli trochę odstoi w lodówce, dzień lub dwa, to jest z kolei śledź bez śledzia. Tak, mięsożerni zawsze mają problem z tymi nazwami. Jak można mówić, że coś jest smalcem albo tak, czymś tam? Mają problem, a później w pierwszej kolejności ze stołu znikają, tak, znikają te rzeczy. Nie wiem, czy to jest wynik takiej ciekawości, czy tego, że naprawdę w tej chwili jest coraz więcej osób, które świetnie przygotowują potrawy wegetariańskie. Ja mam takie szczęście, mam w swoim środowisku bardzo dużo osób, które nie jedzą mięsa i które przy okazji rewelacyjnie gotują. Więc ja, jak ktoś się mnie pyta, gdzie są moje ulubione restauracje wegetariańskie, to możesz podać domy znajomych. To podać adresy znajomych, bo wiem, że tam zawsze zjem coś lepszego niż w restauracji. Nawet u osób, które na co dzień jedzą mięso, ale tak się wyrobiły w tej kuchni wegetariańskiej. Na przykład żona mojego najlepszego przyjaciela, Marcina, robi tak świetną zupę pomidorową z kapustą. Ja tak naprawdę nawet nie wiem, co ona tam dorzuca, ale jest tak pyszna, rozgrzewająca, aromatyczna, jest w niej mnóstwo przypraw. Ona oczywiście twierdzi, że to nie jest nic szczególnego, ale ponieważ ja jestem fanką zup, dlatego dzisiaj również zupa, no uwielbiam, mogłabym do Oli przyjeżdżać tylko i wyłącznie na tę zupę. Okej, wracamy po chwili z już ugotowanymi ziemniaczkami. Tak. Ty się nimi zajmiesz, a ja mam pokroić tofu w kostkę, tak? Taką samą mniej więcej, jak były pokrojone ziemniaki. O, ziemniaki odleję i w tym samym garnku będziemy dalej gotować. Dobrze, ziemniaki odlane, to teraz możemy... mniej więcej tak na dwa ziemniaki to ja bym dała z pół litra tego soku z buraków. Nie będziemy tego rozcieńczać żadną wodą, żeby miał taki intensywny smak. Można też użyć takiego świeżego soku buraczanego. No jak ktoś ma ochotę, to również może być zakwas buraczany. Ale tutaj chodzi o to, żeby sobie ułatwić życie, przyspieszyć. Będziemy go zakwaszać trochę cytryną. I ten sok ma całkiem porządny skład. To znaczy tam nie ma żadnych jakichś takich niezbyt pożądanych dodatków. No właśnie, nic się... czerwona fasola. Nie wiem, czy ty lubisz czerwoną fasolę, bo ja uwielbiam. Lubię wszystko, co jest strączkowe, tak, jak najbardziej. Ja bym może całą dorzuciła, to będziemy mieć taką treściwą tą zupę. Wydaje mi się, że pół puszki fasoli to jest minimum. Jak ktoś ma ochotę, żeby było jej więcej, to można całą puszkę dorzucić. I tutaj właściwie, ponieważ ziemniaki mamy ugotowane, fasola jest z puszki, możemy też, oczywiście będzie idealnie, jeżeli będziemy mieli fasolę ugotowaną przez siebie, ale ja akurat uważam, że czasami lepiej zjeść jakiś produkt z puszki niż właśnie taką przetworzoną kuchnię gdzieś na mieście. Tofu też już teraz możemy dorzucić, tylko uważaj, żebyś się nie oklapała. Ja bym całe tofu dorzuciła, do czego dodamy jeszcze trochę soku z buraków i cytryna. Ja na taką ilość bym dodała minimum połowę. Na pewno sporo pieprzu. Ja zawsze do barszczu dodaję dużo pieprzu. Mamy pieprz, to bym Ciebie poprosiła. O. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy lubisz pieprz. Oczywiście, że tak.
Tylko nie wiem, ile nasypać tak naprawdę. Lepiej kontroluj, bo wiesz. Już co, może tyle i najwyżej zobaczymy, czy jest. Dla już takich zupełnych pasjonatów ostrej kuchni można tam nawet trochę chili dorzucić. Z mlekiem kokosowym to na pewno będzie bardzo dobry pomysł. I tak no, z pół puszki mleka kokosowego. Bardzo jakby zrobiłaś mi miłą niespodziankę, bo przeważnie nikt na to nie zwraca uwagi. Jak kupujemy mleko kokosowe, to warto zwrócić uwagę na to, żeby był w składzie tylko kokos i tylko mleko. Tam nic więcej nie jest kokos potrzebne. Kokos i woda. A co tak ja powiedziałam? Mleko. Ale wtedy wychodzi z tego mleko. Tak, wychodzi mleko i ma ładny, śnieżno-biały kolor. Bardzo często jak pojawiają się w takim mleku jakieś stabilizatory, to otwieramy puszkę i ono ma, nie ma białego koloru, tylko jest takie szarawe, sine wręcz. Jednak zdecydowana większość miała te różne dodatki. To było jedyne, które nie miało i ono jest niby o obniżonej zawartości tłuszczu, więc jest chyba też rzadsze niż tamte wszystkie. Ale można, ja nawet ostatnio udało mi się kupić takie, które miało 90% kokosa i faktycznie ta zupa była wtedy taka bardzo treściwa. Ja chyba już tego barszczu bym tutaj nie dolewała, prawda? Mhm. I właściwie czekamy, aż to się zagotuje i chyba będzie, czy mamy jakieś łyżki, ja mogę wziąć tę, a Ty byś mogła wziąć dla siebie drugą, żeby spróbować, czy faktycznie nie dodać jeszcze więcej, więcej pieprzu. Jestem przygotowana. To możesz, i jeszcze jedna taka ważna rzecz. Nie boimy się tego, że to mleko kokosowe jest takie tłuste i ono naprawdę jest bardzo, bardzo tłuste, bo tutaj nie ma żadnego innego tłuszczu w tej zupie. Nie podsmażałyśmy ani na maśle sklarowanym, ani na oliwie z oliwek, niczego. Ja akurat uważam, że tłuszcz w diecie jest bardzo potrzebny, bo dzięki temu przyswajają nam się chociażby niektóre witaminy, więc ja robiąc taką zupę w domu, dodałabym nawet całą puszkę. Jak ona jest taka bardzo kremowa, z dodatkiem właśnie. I tym bardziej, że to jest o obniżonej zawartości tłuszczu, więc nie ma co się obawiać, że będzie za dużo. Ale też z tym tłuszczem. No, mieliśmy odcinek o tłuszczach i tam była mowa o tym, że są potrzebne jak najbardziej. A, to się cieszę. Szczególnie właśnie w postaci takiej roślinnej, a nie tej tam, wiesz tak, jakiej, tak. Z boczku tak. Na przykład pochodzącej. Soli natomiast w ogóle nie dodawałam, bo prawdopodobnie ten sok był już jakąś solą doprawiany. Ale też ja na przykład uważam, że czasami lepiej skorzystać z większej ilości przypraw albo soku z cytryny, i wtedy z tej soli się troszeczkę możemy wycofać, a ona i tak na pewno będzie miała intensywny smak. Próbujemy, co? Mm-hmm. Próbujemy. Teraz powiesz, nie, dobra, wylewamy. Dobre. Buraki i mleko kokosowe to jest zawsze, zawsze dobre. Jeżeli mamy troszeczkę więcej czasu, ja też albo piekę buraki w piekarniku, zawijam je w folię, razem ze, tylko je myję, zawijam w folię i zapiekam tak około, nie wiem, 40 minut. Później wyjmuję, obieram ze skóry i też takie pokrojone w kostkę, mniej więcej taką jak ziemniaki i tofu, też jeszcze do tej zupy dorzucam. Albo gotuję na parze, albo gotuję w garnku z wodą. To też jest taki dodatkowy, fajny składnik. Bo nawet jeszcze dopieprzyć można, nie? Bo jest... A proszę Cię bardzo, dopieprzmy ją. Nie, bo wydaje mi się, że może być, chociaż może się nie wymieszało, ale nie, nie, nie wiem, żeby wydaje było mi się, że się wymieszało. Więc jeszcze troszeczkę dorzucimy. A, bardzo fajnie. A teraz właśnie zaczęłam czuć ten pieprz, ale tak? Dobra. Nie, okay. Mleko kokosowe też fajnie właśnie niweluje, nawet jeżeli byśmy dodali trochę chili albo nawet jakiegoś tabasco, to ono ładnie nam ten ostry smak łagodzi. Więc zupa właściwie jest gotowa. I na sam koniec, jak już będziemy ją serwować na talerzach, ja zawsze do tego dorzucam naprawdę taką konkretną ilość poszatkowanej, świeżej kolendry. Właśnie więc... chciałam zapytać, że prosiłaś, żebym kupiła kolendrę, a ja a że kolendry nie, no właśnie. Nie, no nie będziemy jej gotować razem z zupą, poczekamy, aż to się dosłownie tak mocno podgrzeje. To Ciebie bym poprosiła jeszcze o pokrojenie kolendry, a tutaj czekamy. Aż się zagotuje. Tak, bo kolendry. To jeszcze jest zimne tak naprawdę, dlatego że przecież i ten sok był zimny i mleczko, więc to po prostu musi się podgrzeć, żeby było faktycznie tak, zupą. Ale staramy się tego nie gotować, bo teraz ma ładny taki różowy kolor, a w momencie, w którym zaczniemy tą zupę gotować, on się stanie tępy, taki bardziej brunatny, a warto zachować właśnie ten ładny różowy. Odcinam. Ja bym całą poszatkowała. Nie wiem, dobrze, co ty na to, nie ma ale żadnego. Ja...
Ja czasami... polubiłam kolendrę, bo kiedyś nie lubiłam, miał dla mnie taki mydlany smak, ale przekonałam się właśnie tutaj podczas przepisów do zdrowomanii. A to pani Aldona robiła jakąś sałatkę z kolendrą, a to moja koleżanka robiła takie spring rollsy i tam była kolendra i się przekonałam. Trzeba chyba dorosnąć do tego smaku kolendry. Ja też nie znosiłam kiedyś, a teraz na jedną porcję zupy sama dla siebie potrafię całą taką doniczkę wkroić i po prostu... Właściwie jedno z takich moich ulubionych ziół w tej chwili. No jest specyficzne, ale tak jak mówisz, to chyba do tego faktycznie trzeba dojrzeć. I jeszcze do mleka kokosowego wydaje mi się, że naprawdę nic lepiej się nie sprawdza. To co? Właściwie cały przepis mamy gotowy. Możemy się zabrać. Tak, my się zaraz zabieramy za jedzenie i przy okazji sobie jeszcze porozmawiamy, co zobaczycie w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie trochę o zdrowym stylu życia. Dla odmiany. Tak, dla odmiany. A dla Was mam książkę Moniki, którą pokazywałam na początku. Teraz jestem w kolendrze, więc nie będę jej już brała do ręki. Będzie pytanie konkursowe. Myślę, że niech to będzie pytanie konkursowe związane z Tobą. Pytanie brzmi, ile książek o zdrowym stylu życia, bo chyba innych nie wydawałaś, nie. wydała Monika Mrozowska i nagrodzę 5 osób, 1., 5., 10., 15. i 20. odpowiedź, która spłynie na mojego maila. Nawet jeżeli się pomylicie, bo tam coś, dwie są o podobnym, tak? Dwie mają podobny tytuł. To i tak będą te odpowiedzi uznane, jeżeli to będzie pomyłka o jedno, tak? Może w ten tyle sposób tyle tych tytułów zrobić. Było, że jak się pomylicie o jedno, tak, to jeszcze się. Tak dużo, że jeśli pomylicie się o jedno, to nic się nie stanie, także zachęcam Was. A, oczywiście na maila kontakt@zdrowomania.pl. Pod tym mailem czekam na Wasze zgłoszenia. Książeczki czekają. Nie wiem, czy dotrą przed świętami, już raczej nie, ale to będziecie mieli jakiś nowy rok. Na nowy rok. Postanowienia noworoczne, żeby się zdrowo odżywiać. Tak, pyszne przepisy, zdrowe, słodkie i można podobno te desery jeść codziennie. Można. To najważniejsze. Okej, dziękuję Ci bardzo za wspólne bardzo gotowanie. Dziękuję. Nie, sobie, że naprawdę. Wiesz co, od 4 tygodni mnie boli żebro i zaczęły okolice żebra i w ogóle już mój lekarz nam powiedział, że się sypie. Ja miałam... nie mogę, dobra, teraz będę się śmiała i nie będę mogła mówić. Dobrze. Najważniejsze to...